czasy płyną wartko. Zmienia się w ogóle poprzeczka zachowań. Jeszcze niedawno panowie byli szarmanccy, całowali kobiety w rękę, nisko się kłaniając. Witali je z wielką atencją i nigdy by się nie odważyli powiedzieć o nich publicznie czegokolwiek złego. To były zachowania zwykłe ludzkie. Ja jestem z tej epoki, że nawet wśród bandziorów ulicznych nie było możliwe w latach 60., żeby jeden bandzior zaatakował drugiego, do którego miał żal, w obecności kobiety. To było niedopuszczalne. Bo to wiadomo, może się skończyć bójką i ten nie może dostać przy swojej własnej dziewczynie. No dziś oczywiście skopanie faceta, a także jego dziewczyny, to jest nic zadziwiającego. To się już po prostu dzieje jako standard. Więc spsiły się wszystkie standardy. Do gry dochodzi to, co powiedziałem, czyli kłamstwo. Przecież popularność tabloidów w rodzaju pudelek nie wzięła się znikąd. Kiedyś jednak dziennikarze dostarczali informacji. Dziś dostarczają pokarmu. To jest zupełnie inne zagadnienie. Pokarmem może być wielki tytuł, czy kosmonauta Hermaszewski przemycał coś na księżyc. Wie pani, wiadomo, że nie, ale ludzie to przeczytają. To można dostarczyć. Otóż Palikot z tym skutkiem, z jakim działa, dla swojego własnego pomysłu, czyli niszczenia Kaczyńskich, być może powinien być obserwowany, niestety, przez sztaby wyborcze, chociażby Republikanów w Stanach Zjednoczonych, żeby zobaczyć, jak wygląda metoda niszczenia człowieka, oponenta politycznego we współczesnym świecie. Nie jak wygląda konstruktywne promowanie nowej idei. A to co, Amerykanie mają się czego od nas uczyć? Od niego. Ja sądzę, że lada moment każda partia na świecie, jeśli tylko zaczną przeglądać skuteczność różnego rodzaju kampanii, a teraz już przenikanie informacji jest płynne, więc jest to bardzo łatwo dostrzec, prawdopodobnie zaczną poszczególne partie szukać swoich palikotów gdzieś tam i to może być partia republikańska, to może być dowolna partia w Rosji, to może być dowolna partia w każdym innym demokratycznym kraju, gdzie zostaną złamane pewne tematy tabu, pewne wszystkie maniery, zostanie to wszystko sprowadzone do klaunowania w jakimś sensie, czyli powie się społeczeństwu, że to jest zabawne i że ta zabawka przy okazji będzie obrzucać gównem i niszczyć standardy. Bo tak jest. To jest nieważne, czy to się dzieje w odpowiedzi na czyjeś zachowanie, czy to jest kreatywne zachowanie Palikota. Jest to działanie, w którym jeden człowiek jest w stanie rozbroić całą przeciwną partię. Oczywiście mu to powagi żadnej nie dodaje. Ciężko sobie wyobrazić, żeby go ktoś wybrał prezydentem. Ale na fali, wie pani, wariactwa. Jola Rutowicz może zostać politykiem. Dziś jest tak. Więc ludzie z żartów mogą to zrobić. Pójdziemy, a chodźcie, pójdziemy, jeżeli ona będzie startowała. Pójdziemy, zagłosujemy na Jolę Rutowicz. Dla jaj, zobaczymy, co będzie. No to jest dla mnie przygnębiające, bo przecież co będzie? No kurczę, no krach finansowy, który pozbawi na przykład 3 miliony ludzi pracy. Na przykład właśnie uderzy w nas jakaś epidemia czy pandemia i okaże się, że politycy wybrani to będą Jolę Rutowicz. No i im powiedzieć, że będziemy musieli działania w takiej sytuacji, że być może mój syn pójdzie na wojnę z powodu decyzji Joli Rutowicz. I to są żarty, się kończą. Więc ja po prostu mówię otwarcie, że Palikot jest to śmieszny facecik. Jest to typek, który po prostu na pewno uprzyjemnia i koloryzuje polską scenę polityczną, niszcząc ją po prostu w sposób krańcowy zupełnie, w mojej opinii. Dziennik. Warto mieć własne zdanie.